To z Robertem Kubicą. To dziś najczęściej powtarzane pytanie. Lekarzom udało się uratować jego rękę, ale wiemy, że przede wszystkim zagrożone było życie polskiego kierowcy. Prawdziwy dramat rozegrał się tuż po wypadku. To obraz z samochodu włoskiego kierowcy Mauro Moreno, który dojechał do miejsca wypadku kilkadziesiąt sekund po kraksie. Do szpitala Kubica dotarł dopiero 2 godziny po wypadku. Stracił ponad 5 litrów krwi w czasie operacji i przeprowadzono kilka transfuzji. Gdy minęło zagrożenie życia, lekarze podjęli próbę ratowania najbardziej poszkodowanej prawej dłoni. Operacja się udała, pacjent porusza palcami. W tej chwili sytuacja jest bardzo dobra, ale potrzebujemy w najlepszym razie 5-6 dni, by przekonać się, czy nie będzie dalszych komplikacji. One są zawsze możliwe w takich okolicznościach. Więcej wiadomo też o okolicznościach kraksy. Jadący około 70 km na godzinę samochód Kubicy wpadł w poślizg i uderzył w barierkę. Starałem się z tego samochodu wydostać, ponieważ byliśmy na barierze, nadal tkwiliśmy na barierze. Zobaczyłem, że Robert jest przygnieciony przez tą barierę, dlatego zatrzymałem następny samochód. Przyczyny wypadku to na razie jedynie domysły, które z pewnością wyjaśni sam kierowca. Na razie Polak niespodziewanie szybko wraca do zdrowia. Jego stan zadziwia nie tylko lekarzy, ale i przyjaciół. Odwiedził go m.in. Flavio Briatore, były szef Renault. Myślałem, że zobaczę go w dużo gorszym stanie, a tymczasem on normalnie rozmawiał ze mną i nawet żartował. Pytał, czy mój niespełna roczny synek jest nadal tak gruby. By uniknąć stresu, Kubica pozostanie w śpiączce co najmniej przez następną dobę. W tym czasie lekarze zdecydują, jakie kroki podjąć w celu leczenia łokcia i ramienia. Możliwa jest kolejna operacja. Co z Jakubem? To pierwsze pytanie Roberta Kubicy po odzyskaniu przytomności. Dotyczyło pilota Jakuba Gerbera, który, jak widzieliśmy, nie doznał poważniejszych obrażeń. W całym dramacie, który przeżywa Robert Kubica, wielką rolę odgrywa czas. Dziś martwimy się tym, czy Robert Kubica wróci jeszcze kiedyś za kierownicę, ale ci, którzy z bliska widzieli wypadek, widzieli nieudolną akcję ratunkową, wiedzą, że gra toczyła się o coś znacznie ważniejszego. Robert trafił do szpitala w stanie określanym przez lekarzy jako krytyczne. Stracił bardzo dużo krwi, także w pierwszej kolejności lekarze tak naprawdę zajęli się utrzymaniem go przy życiu. Lekarze, dodajmy, znakomici. Miał Robert szczęście, że trafił w ręce zespołu profesora Igora Rosello, światowej sławy w dziedzinie chirurgii dłoni. To, czego dokonał w trakcie wielogodzinnej operacji, budzi tak podziw, jak i grozę. Najpierw złożyliśmy kość za pomocą metalowych płytek i śrub. Później rekonstruowaliśmy arterie, żyły oraz ścięgna. No i na koniec nerwy. Czyli zadanie w tego typu urazach zdecydowanie najtrudniejsze. Czytając listę obrażeń, polscy specjaliści nie mają złudzeń, jak blisko było rozwiązań ostatecznych. Jest to prawie dwupoziomowa amputacja na poziomie ramienia i na poziomie przedramienia. Rosello rękę Kubicy uratował. Jest ciepła, a to oznacza, że przywrócono krążenie. Poskładano też prawą nogę. Jest więc nadzieja na powrót do sprawności, choć proces to będzie wyjątkowo długi. Nerw, jak powiedziałem, regeneruje się w tempie około 1 mm na dobę. W związku z tym uszkodzenie wysokie to jest kilkaset milimetrów, które nerw musi, włókno musi pokonać, wrastając na obwód. Potrzeba więc przynajmniej roku. Ten sezon stracony, ale historia sportu to przecież historia wielkich powrotów. Hermann Mayer po motocyklowym wypadku miał już nigdy nie chodzić, a wrócił nie tylko na nogi, ale i na podium. Świat Formuły 1 już na Roberta czeka. Zdrowia życzą mu koledzy z zespołu, rywale z toru i inni sportowcy, jak Marcin Gortat. I dodajmy, cała Polska.